witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak łatwo można samemu zrobić śnieżne kule. Będziemy potrzebować karton, najlepiej biały, jeżeli nie macie, to po prostu pomalujcie go na biało. I wazon przeźroczysty, obojętnie jaki, nie musi być w kształcie kuli. Odrysowujemy na kartonie wielkość otworu i teraz na ten kartonik przyklejamy jakieś ozdoby. Czy to drzewka, czy jakieś reniferki, co tylko macie, co jest związane z zimą. Do wazonu wsypujemy teraz sztuczny śnieg. Teraz krawędź otworu smarujemy klejem. Najlepiej użyć kleju na gorąco. Przyklejone ozdoby teraz odwracamy i ostrożnie przyklejamy do wazonu. Żeby zasłonić brzydką krawędź kartonu, przyklejamy jakiś ozdobny sznurek. Na koniec odwracamy, troszkę wstrząsamy, żeby ładnie rozłożyć śnieg. No i gotowe!